Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was, moi drodzy, na ekscytującą partię. Znaczy, dla mnie była niezwykle ekscytująca. Grałem partię w Titlet Tuesday z jednym. Z arcymistrzów. No, z tym arcymistrzem już miałem chyba przyjemność grać w turnieju. Jest to zawodnik, który posiada ranking na żywo około 2500, plus, tam 2530. Dokładnie nie sprawdzałem, ale tak kojarzę, że tyle mniej więcej ma. Można sobie oczywiście sprawdzić po Niku, sprawdzić na czeskomu, moi drodzy. Tak przy okazji jeszcze przypominam o symultanie szachowej 25 września. Już tuż, tuż. Już mam zgłoszenia. Dzięki serdeczne dla osób, które już się Siły, będzie na pewno słodko, miło i sympatycznie. Mam tutaj zdradzę 20 pucharów do rozdania dla uczestników i to dosyć pokaźnych. Moi drodzy, wracając do partii, partia burza działo się niesamowicie ostro i niespodziewanie. Zapraszam, to nie ma co dyskutować, to trzeba zobaczyć. E4, tak zagrał mój przepraszam, d4, tak rozpoczął mój przeciwnik, posunięcie g6 zagrałem. Postanowiłem zagrać troszeczkę ostrzej i e, tak, żeby przeciwnika spróbować gdzieś tam zamieszać. No i przeciwnik zagrał mi E4. Dzięki czemu powstaje nam obrona nowoczesna. Często grywałem w ten sposób, lubię te schematy, szczególnie w internecie na przyspieszonym tempie, chociaż nie boję się grać też partii em, takich klasycznych na długie tempo. Skoczek C3 z, ze strony arcymistrza D6 y, i G3. Wiele możliwości białe mają tutaj do wyboru i właśnie jedna z nich, czyli G3, taki spokojniejszy, powiedzmy, ruch. Plan jest taki, aby zagrać gońcem, skoczkiem, zrobić roszadę, zagrać hadż, wyprowadzić gońca i tak dalej. To jest dosyć prosta gra dla białych, ale e, dzięki temu postanowiłem już e, tutaj zagrać trochę nietypowo i zagrałem ruch C5. Ten ruch, od razu Wam powiem, nie jest najlepszy, ale właśnie o to chodzi, żeby go troszeczkę. Go, czyli arcymistrza zamieszać, o ile to jest możliwe. No i ten ruch powoduje, że no albo przeciwnik przepycha pionka, i ten golec mi się wydłuża i sobie gramy dalej fajnie w szachy, albo jest bicie na c5, tak też poszło. Właśnie po tym wybiciu. Em, Postanowiłem, że oddam swojego silnego gońca za zepsucie struktury pionków u przeciwnika. Tu generalnie można by było spokojnie wybić tego pionka i po wymianie hetmanów grać dalej sobie normalnie w szachy. Ale postanowiłem wybić. Przeciwnik wybił i zbiłem na C5. No, licząc na to oczywiście, że wymieni mi hetmany, i będziemy sobie grać takie szachy powiedzmy bez e, taką końcówkę, już praktycznie, e, bez hetmanów. Ale ku mojemu zaskoczeniu mój przeciwnik zagrał hetman E2. Co nie jest najlepszym wyborem dla białych. Białe zdecydowanie powinny wymienić te hetmany na D8 po wybiciu. No i tam sobie gramy dalej, jakiś goniec E3, B6, goniec B7, skoczek C6. Ja byłem zadowolony z tej sytuacji. Oczywiście białe tu mają bardzo prostą grę, mimo zepsutej struktury i tak naprawdę chyba nie mam tutaj nic wielkiego w tej sytuacji. No ale zamieszanie to zamieszanie. Hetman E2 zagrałem skoczkiem na C6, goniec zagrał na G2, skoczek na F6. Stwierdziłem, wyprowadzam szybko skoczki, za chwilę przygotuję roszadę. Mogę wrzucić czasami taki ruch E5, żeby przyblokować tego gońca tak z punktu strategicznego. No a mój przeciwnik zagrał goniec E3, co jest ruchem złym. Dlaczego to posunięcie jest złe? Chociaż wyprowadził tutaj e, arcymistrz figurę. Z tempem atakuje mi pionka, i wydawałoby się, że to jest w porządku posunięcie. Otóż ja mam zagranie Hetman A5. W tym posunięciem, z jednej strony bronię pionka, z drugiej strony atakuje pionka na C3. Białe straciły tempo. Hetman E2 w ogóle stoi tak trochę niefortunnie, i tu goniec wrócił na D2. Dzięki czemu zyskałem jeden ruch do rozwoju swoich figur. No, i zrobiłem Roszadę. Ja się tego tutaj e, strzału nie boję, bo jak będzie zagrany ruch C4, to sobie po prostu Hetmanem odejdę. Jak mnie zaatakują, to po prostu ucieknę. E, no, ale w tej sytuacji można by było zagrać o wiele lepiej i sprytniej. To już mam taką małą nauczkę na przyszłość. Mianowicie, goniec G4 byłby bardzo dobrym ruchem. Każde zasłonięcie się gońcem, to wymieniam te gońce, jest w porządku. Zasłonię się skoczek, to zostanie pod związaniem. A jeżeli będzie ruch F3, to zagrywam sobie gońcem na f i myk polega na tym, że jak mi tu przeciwnik załaduje pionka na E5, co się bardzo narzuca, to ja mogę raz, że zagrać skoczkiem na D5 i goniec będzie mi go ładnie tutaj asekurował, a dwa, że mogę nawet zagrać skoczkiem D7, próbując tempem zbić pionka. I chodzi o to, że ten goniec na E6 blokuje zapędy piona, żeby mi zepsuć tutaj pozycję w królu. Znaczy pozycję króla powiedzmy w centrum. No i świetnie nie działa po diagonali. To nie chodzi o to też, żeby zbić piona, ale czasami się pojawi go goniec na C4, gdzie będzie stał świetnie. No i ta pozycja jest po prostu lepsza dla czarnych już po jakichś tam 12 posunięciach, moi drodzy. Tak niestety nie poszło, no i zagrałem roszadę i od razu przeciwnik sprytnie mi tutaj zagrał E5. Pytanie do Was! Gdzie ma uciec ten skoczek? Są to zawsze takie rozterki. Generalnie powiem, że można iść na E8, ja zagrałem na D7. Trochę gorzej, bo tutaj E6 mógłby mi przeciwnik zagrać, czego nie zrobił, ale wracając do pytania: czy można skoczkiem zagrać na H5? Pytanie jest o tyle y, może m, ciekawe. Co odpowiedź jest jeszcze ciekawsza, bo chodzi o to, że e, takiego ruchu się generalnie boimy i ten skoczek jak ruszy na G7, no to stoi tak troszeczkę pasywnie, aczkolwiek go to można przemanewrować i tak dalej, ale po ruchu G4 mamy absolutną bombę. I zachęcam do zatrzymania materiału. Myślę, że ten ruch jest dosyć prosty. Mianowicie, mogłoby nastąpić skoczek F4. E, I okazuje się, że pozycja białych się totalnie rozsypuje. Ja tutaj nie dość, że mam roszadę zrobioną, to moje wszystkie figury grają. A przeciwnik co? No nic, zobaczcie, to stoi po prostu i król jeszcze w centrum. E, ogólnie e, mówiąc, jakby tutaj, e, ogólnie patrząc, jakby tutaj goniec wybił na e, F4. To mam strzał na C3 i zbijam wieżę, wygrywam partię. Wracając do pozycji z partii, skoczek zagrał na D7. Posunięcie F4 ze strony białych, i skoczek na B6. Od razu ten skoczek się przerzucił. To jest dobre posunięcie. Ten goniec ma tu świetną linię, świetną diagonalę do gry. No i przede wszystkim chce zająć, po, po, zająć pole C4 przy pomocy skoczka. Zobaczmy co dalej: skoczek F3 i goniec E6. Skoczek G5. Ok. Skoczek atakuje mi gońca, na dobrą sprawę, nawet tego gońca mogę sobie tutaj zostawić i nie bać się nawet zdwojonych pionków, chodzi o dynamikę pozycji, tutaj zagrałem jednak na C4, co jest dobrym ruchem, komputer się tutaj świetnie ze mną zgadza, z czego się cieszę, Hetman G4, no i widzimy, że Hetman ze skoczkiem planują mi dać mata na H7. No, plan prosty, tylko realizacja jest trudniejsza. I teraz, moi drodzy, popełniłem małą gafę, aczkolwiek to jest taka gafa niezauważalna, można powiedzieć. No, w ferworze walki, tutaj mój zawodnik, mój przeciwnik miał minut, półtorej minuty na zegarze, ja 2,45, więc grałem dosyć szybko. Przypominam, że gramy tempem 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika i zagrałem ruch F6. Ruch słaby. Dlaczego? Otóż tutaj można by było zagrać skoczkiem na H7, ale to jest trudne posunięcie i to nie chodzi o to, że białe wygrywają, tylko uzyskują takie wyrównanie, można powiedzieć. Po wybiciu, na przykład, goniec tutaj bije skoczka, to jest ważne bicie, bo skoczek kontroluje pole E5. Po wybiciu, zobaczcie, jest ruch F5, i ten skoczek już nie ma opcji wybicia na E5, obronienia się. No i tutaj należałoby zagrać jakiś goniec F7. Komputer pokazuje remis. Ja się nie zagłębiam. No, bardzo ciężko mi powiedzieć, dlaczego tu jest remis. Pozycja jest na tyle ostra, że tylko. Silniki widzą, co dalej. Nie zagłębiam się w to dalej. Generalnie takie myki, takie, takie po, po posunięcia jak skoczek na H7, bywają częstą bronią i takim intuicyjnym zagraniem. No ale moi drodzy, zamiast f 6 jeszcze bardzo ciekawa opcja by była, mianowicie wieża AD8. I okazuje się, że po na przykład Hetman H3 i groźbą Mata mam ruch H5 i G4 widzimy, że tutaj białe prowokują do wybicia i chcą dać mata na H7 ale mamy niespodziankę, znaczy tak mogłoby być oczywiście, można by było tutaj tego gońca e, zbić He, król by wybił i goniec D5, bardzo ciekawy ruch i chodzi o to, że jak po wybiciu jest skoczek D5, e, po biciu na H5 e, mam na przykład skoczek F4 z atakiem i na przykład tutaj e, z wybiciem piękna na H5, wieża D8 generalnie to są takie ruchy, które liczy się w pierwszej kolejności, to znaczy ja bym liczył e, takie ruchy tak mniej więcej mogłoby to wyglądać w ferworze szybkiej walki, no ale to są takie analizy dosyć powierzchowne. Wróćmy do partii, moi drodzy. Tutaj zagrałem posunięcie f6, no i przeciwnik wrócił na f3, co jest dla mnie dobrym sygnałem. Figura wraca. Ok, i teraz postanowiłem zagrać Hetmanem na a4. Z prostą groźbą wybicia pionka Tutaj należało przede wszystkim wyprowadzić ostatnią figurę e, Na linię Zobaczcie, że goniec przy okazji Jeszcze świetnie po diagonali działa On tu gra rewelacyjnie Po tej diagonali, świetnie to wygląda Wieża C1, pasywna obrona piona No dobra, jak pasywna obrona piona To aktywna, e, aktywnie wyprowadzamy Ostatnią figurę do gry Posuniecie H4 z mojego przeciwnika Zobaczcie, dzieje się bardzo, bardzo tutaj już dużo ostro. Przeciwnik za wszelką cenę chce mnie tutaj zniszczyć na skrzydle. A na tym polega właśnie ten debiut, że atakuj mnie przeciwniku, ja Cię skontratakuję. Wybiłem na, F, na E5 i przeciwnik od razu zagrał H5. Dobry ruch, można powiedzieć, taki, który powoduje jeszcze większą dynamikę w pozycji. No i w tej sytuacji popełniłem troszeczkę gafę małą. Zagrałem G5. Wydawało mi się, że to jest ruch dobry z tego względu, że nie otwieram wieży, a po każdym wybiciu pionka chowam króla i jest dobrze. I generalnie mi się wydawało, że to jest w porządku posunięcie. Tutaj, oczywiście, po tym ruchu, wybicie skoczkiem na G5 bardzo groźne jest, ale nie zagłębiam się w to tak bardzo. Tylko mogłem w tej sytuacji zagrać jeszcze lepiej, i nie widziałem tej opcji, mianowicie goniec D5. O co chodzi? Chodzi o to, że jak pionek mi wybije teraz na G6, mam Hetmane 4. Piękny szach. I wybijam na G6 i jest fantastiko. Moi drodzy, pozycję, tę pozycję bym już myślę, że bez problemów wygrał. Ja wiem, że to tak się łatwo mówi, ale pewne rzeczy w szachach się czuję i myślę, że byłoby dobrze. Po ruchu G5 mój przeciwnik zbił jednak Hetmanem. Król zagrał na H8, skoczek wybił mi tutaj pionka. No właśnie. Wybił mi tu skoczek pionka, ja zagrałem wieża G8 i Hetman ruszył na H4. Wierzcie lub nie, Hetman H4 jest totalnym błędem, który daje ocenę silnika na minus około 4, czyli przewaga ogromna, czarnych. Nie widać tego gołym okiem, kompletnie, ale w. W tej sytuacji to białe mogą zagrać posunięcie na plus 11, czyli kompletnie wygrana sytuacja. No, zachęcam do zatrzymania materiału i spróbowania znaleźć odpowiedzi dla białych, e, i już to pokazuję. Uwaga, białe mogłyby zagrać skoczek G6. Ło, posunięcie takie, które powoduje, że od ręki, jak zbijemy pionkiem, to mamy mata, niestety, więc nie można tego zrobić. A po wybiciu wieżą, jest po prostu bicie pionkiem, i wieża wchodzi do gry, więc tego kompletnie już nie rozpatrujemy. To jest totalnie wygra na białych. Ale jakbym zagrał królem na G7, powiedzmy taki ruch no, bardzo no, jedyny chyba, który jeszcze da jakiekolwiek szanse. To nadal tutaj wchodzi ten sposób wybicia czy sposób, no opcja y, wybicia tego skoczka, który kontroluje z kolei pionka E7, no i więc jak hetman by wybił wracając tutaj do obrony to już mało co daje ze względu na na przykład ruch H6 y, i po tym posunięciu król F7 hetman E7 i tu dajemy mata w pięciu ruchach mianowicie król G6 Dajemy szacha pionkiem. Jeżeli nie widać takiego mata do końca, to na pewno gramy w taki sposób, żeby dawać szacha, otwierać kolejne figury, i król się na pewno tutaj e, nie sprawi dobrze. Król jakby zbił na F5, wieża dałaby szacha, król G4. Jedyne ruchy w zasadzie: Hetman H4, król F3, Hetman F4, król, król G2. Hetman F2 mat. No, taki mat y, byłby piękny, jeżeli białe by to zakończyły na swoją korzyść, oczywiście. Dać mata czarnemu królowi na polu G2 rzadko spotykany widok. Moi drodzy, na szczęście dla mnie tak nie poszło tu się działo masakra y, i Hetman zagrał na H4. Po tym posunięciu poczułem, że jest dobrze. Wybiłem skoczka, który chciał mnie atakować. Pionek wybił. No i wróciłem generalnie Hetmanem na D7, grając proste ruchy, bo grożę wybiciem. Hetman F4, no broni i wieża z G na F8, czyli odpędzam tutaj Hetmana. Przypomnę tylko, jaki był czas mniej więcej w tym momencie. No przeciwnik miał 15 sekund na zegarze, ja miałem minutę 50, więc duży komfort w tej sytuacji. Dla mnie z mojej, tutaj ze względu na dużą ilość czasu. Hetman zagrał na E3, no i w tej sytuacji... Skoczek d5 wszedł tutaj jak w masło, e, figura wchodzi do gry, pianki już się tutaj w tej sytuacji kompletnie nie liczą. Hetman zagrał na e4, no i tutaj e, od ręki tak naprawdę zagrałem ruch b5 z tego względu, żeby bronić gońca i myślę sobie, no co mi biały może zrobić? No nie może nic za bardzo zrobić, przewaga jest po stronie czarnych, ale świetny ruch można by było znowu zagrać i to wtrącony, mianowicie skoczek f6. Ze względu tutaj e, prostych, mogę zaraz zbić e, Gońca i dać Mata. Atakuje Hetmana, ten skoczek zmierza na jeszcze lepszą placówkę. Mógł, mogłoby się tak zadziać, więc zbicie Gońca kompletnie bez sensu, prawda? E, w tej sytuacji, no jednak zagrałem B5, wolałem e, ubezpieczyć. E, tutaj E6, no dobra, wygląda to groźnie, ale jest Hetman D6 i widzimy, że jeszcze przy okazji atakuje pionka na G3. Goniec zagrał na H6 w tej sytuacji moi drodzy, nie dałem mata w trzech posunięciach. Piękny mat tu by mógł nastąpić. Mianowicie jak? Otóż Hetman G3. Po Hetman G3 król musi zagrać na D2 na przykład. E, widzimy, że tu jest skoczek zawsze z odsłony, więc Hetman daje szacha, król D1. No i byłby piękny mat. No piękny mat królowi na D1. Ileż tych, tych matów w tej partii mogłoby nastąpić to. E, no działo się w każdym razie, no nie muszę chyba za wiele mówić moi drodzy, po goniec H6 ja zagrałem skoczkiem na F6 w tej sytuacji no to już mówię, to jest kwestia czasówki troszeczkę e, mój przeciwnik zagrał hetmanem na E3 no i widzimy, że broni pionka, skoczek G4 i hetman G5, tu grozi mat na G7 ale ja w tej sytuacji nie zauważyłem mata dla mojego przeciwnika hetman G3 i bym wygrał partię no taki mat, no wiadomo, przeciwnik miał kilka sekund, 7 sekund na zegarze. Nie dałem tego mata. Zbiłem tutaj na H6, no i Hetman wybił. No i nareszcie e, udało się dać w tym momencie szachamata arcymistrzowi, e, co się też rzadko zdarza, ale widzimy, że Goniec zrobił piękną robotę. Hetman robi piękną robotę, wieża robi piękną robotę, król nie ma szans. Moi drodzy, no. Y Cóż mogę powiedzieć? Zwariowana partia, takie partie chyba lubimy wszyscy. Eee, no zobaczymy w Title Tuesday. Będę starał się grać ostro, żeby się trochę na szachownicy działo. Serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.